Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wegobiad. Muszę się Wam przyznać do czegoś. Dzisiaj mój pierwszy raz z wyciskarką pionową G21 Emotion. Mam ją tutaj rozłożoną, jeszcze jej nigdy nie używałam. Dostałam ją do testowania specjalnie po to, żeby pokazać Wam, jak działa takie urządzenie. Robię to pierwszy raz, więc jestem w takiej samej sytuacji jak Wy, kiedy na przykład otwieracie pudełko. Mam instrukcję obsługi przy sobie. Ale oczywiście spróbuję to zrobić bez, ponieważ takie sprzęty z nami używałam, parę takich wyciskarek, więc mam nadzieję, że uda mi się ją bez pomocy instrukcji złożyć. Tutaj są takie jakieś... Sam korpus jest ciężki, nawet miałam problem z podniesieniem, ale łatwo go podnieść, bo widzę, że tutaj ma taką rączkę. Jest to dosyć mała wyciskarka. Dobrze, czyli tak, najpierw zakładam sobie pojemnik dolny. Później tu są takie specjalne łopatki zgarniające. Myślę, że one mieszają sok i sitka mniejsze, większe. Zobaczymy, jak to działa. To chyba w to wchodzi. Okay. To wkładamy tutaj. Też tutaj jest jakaś specjalna wypustka, tak mi się wydaje, w środku. Ale zobaczymy. Złożyłam to przed chwilą, więc myślę, że i tym razem się uda. Ale jaja. O, tu jest takie coś wypukłego, czym trzeba trafić tu w środek, w dziurkę. O, jest, trzyma się. Do środka wkładamy taki gruby wałek ślimakowy, który miażdży cały surowiec. Oczywiście wszystkie części wyciskarki są wolne od bisfenolu A. I na górę zakłada się tylko pokrywkę, która ma taki otwór, że można albo włożyć pionową marchewkę, albo jakiś duży owoc. Tutaj już jest łatwiej, bo już są znaczki. Powinno być łatwiej. Chyba nie do końca. O, nie wcisnęłam do końca wałka. Trudno się to robi z tyłu, nie widząc. O, kliknęło, dobrze. I jest jeszcze popychacz do tego, w razie czego, żeby dopchnąć. Ale tak jak przeczytałam w instrukcji, lepszy sok wychodzi, jeśli się nie popycha. No, im wolniej się robi sok tam, tym lepiej. Są też dwa pojemniczki. Nie wiem, który jest na sok, który jest na wytłoki. Tędy wylatują wytłoki, tędy wylatuje sok. Wyciskarka ma taki specjalny zawór silikonowy, znaczy zatyczkę z silikonem na końcu, dzięki, jak ją zamkniemy, to po prostu sok nie będzie leciał. Ja przygotowałam dzisiaj specjalnie na ten pierwszy raz z tą wyciskarką dwa soki. Jeden to będzie taki podstawowy z marchewek, szpinaku i pomarańczy, a drugi taki troszeczkę bardziej udziwniony z botwinki. Tu jest jeden pęczek botwinki, selera naciowego, kiwi i pomarańczy. Zacznę może od tego z marchewką. Włączę wyciskarkę. Pracuje cicho. Wrzucę marchewkę. Mam nadzieję, że wystarczające kawałki tej marchewki zrobiłam. Liście wrzucę szpinaku razem z marchewką, bo wiem, że dla wyciskarek to lepiej jest, jeśli się wymiesza ze sobą surowiec, czyli na przykład nie sama marchewka, ale trochę marchewki, trochę pomarańczy, trochę szpinaku. Jakość soku oczywiście zależy od jakości surowca, który się wyciska. Jeśli jest suchy, no moja marchewka chyba nie jest zbyt mokra, tym jest mniej soku. Zobaczymy jeszcze pomarańczy. W środku już tutaj zaczyna lecieć zielony sok. Lecą wytłoki. Dużo marchewki. Szpinaku. Tu jest szklanka szpinaku, takiego dosyć mocno ubitego w szklance. Troszeczkę dotknę. Jak widzicie, tam na dole już ten soczek się zbiera. Ten
Jabłkotwór może być otwarty podczas wyciskania, ale ja go zostawiłam zamkniętego specjalnie po to, żeby sok się wymieszał w środku i dopiero go otworzę po skończeniu. Dorzucę jeszcze cząstki pomarańczy i ostatnią marchewkę. Nie wiem, czy nie dojdzie, bo nie było. Ta marchewka jest brzydka i miękka. Wyciskarka ma bardzo wolne obroty, chyba z tego co kojarzę 30 albo 40 obrotów na minutę. Zobaczcie tutaj na wytłoki, pokaż proszę, są suche, widać cząstki pomarańczy, marchewki. Będę robiła od razu następny sok, dlatego przy okazji zobaczycie, jak go można szybko umyć. Zobaczymy, czy to, co producent napisał, się zgadza. No jest taki ładny, zielony, pachnie pomarańczami. Nie jest to klarowny sok. Wiem, że można go też przecedzić przez sitko i można też użyć innego rodzaju sita, bo tutaj w zestawie są dwa sitka. Bardzo dobry, mocno pomarańczowy, lekko kwaskowy, bo pomarańcze były kwaskowe. Super jako pierwszy napój od rana. Teraz zleję sobie cały do szklanki i teraz zrobię to, co producent zaleca, żeby przepłukać, jeśli chce się robić następny sok, czyli wleję szklankę wody przy zamkniętym zaworze, żeby nie wyleciała. I włączę wyciskarkę. I widzicie, bardzo wolno się obraca. No wystarczy. I sobie nie pobrudzić naczynia w środku i wyjmę tutaj do tych wytłoków. Szczerze mówiąc, nie bardzo jeszcze wiem, jak z tą wyciskarką postępować. Czy mogę włączyć ją teraz? Chyba mogę ją włączyć przy otwartym zaworze. Że się nie stanie. O. I doleję jeszcze trochę wody. Na wszelki wypadek, żeby lepiej wyczuwać. Wiadomo, nie wszystko wyjdzie. Musiałabym ją otworzyć i przeczyścić. Ale akurat w tym następnym soku mam też pomarańcze, zielone liście. To może to mi to nie przeszkadza. Wyłączę. Pierwszy sok wyciśnięty, wyciskarka już jest wstępnie przepłukana. Teraz sobie zmienię pojemniczki. O, tutaj coś jeszcze zostało. Zmienię sobie pojemniczki. Na spodzie coś jeszcze zostało, ale nie szkodzi. Okej. I przystąpię do wyciskania warzyw i owoców na drugi sok. To jeszcze raz tak, dla przypomnienia. Pęczek boćwinki. Dwie pomarańcze, trzy sztuki kiwi i trzy pałki selera naciowego. Włączam wyciskarkę. Żeby było łatwiej wyciskarce, zawinę selera naciowego w liście. Dołożę od razu pomarańcze, kiwi. Ona sobie powolutku, nie wiem czy to widać, że sobie powolutku tutaj nie wiem,
wiem, czy dobre kawałki zielonych liści pokroiłam, czy nie są wielkie. Uciskarka to jednak o wiele inne urządzenie niż blender wysokoobrotowy, którym zazwyczaj przyrządzam. To fajne. Tutaj wszystko odbywa się powoli. Im wolniej, tym lepiej, tym lepszy sok. Kawałek musi sobie wszystko po kolei zabrać. Muszę zacząć wypuszczać sok, bo jest już go bardzo dużo. Nie można też dopuścić do tego, żeby dużo soku było w pojemniku. Zamknę na razie. Zamykam dlatego, żeby się wymieszał w środku. Na przykład same jabłka albo pomarańcze, to przycisk powinien być otwarty. To się nazywa zabór inteligencji. Tak samo w przypadku owoców, które wytwarzają pianę czy warzyw, jak na przykład jabłka czy selery, też powinien być otwarty ten przycisk, nie przycisk, to zabór. Od środka może. On sobie tam powoli, bardzo powoli zabiera. Otworzę za to. Seler jest dosyć łykowaty. Tak samo botwinka. Nie był to może na pierwszy raz zbyt dobry wybór, ale przynajmniej zobaczyłam, jak sobie radzi wyciskarka. Poradziła sobie ni z jednym, ni z drugim. Co do tego jest stworzona. Więcej już nie będę z niej wyciskać. Wystarczy. Troszeczkę sobie wymieszam, bo teraz mam dwa kolory, zielono-czerwony. Trochę za dużo, jak na jeden raz wzięłam chyba składników. Można tutaj, taką rączkę można sobie przytrzymać, nalać. Wasze zdrowie. Bardzo ciekawy smak. Bardzo mi smakuje. Taki słodki, jednocześnie kwaśny i z nutą takiej słoności od selera naciowego. Bardzo, bardzo fajny. Jak widzicie, przy pomocy wyciskarki pierwszy raz wycisnąłam dwa bardzo pożywne, pyszne i zdrowe soki. Zielony i czerwony. Obydwa bardzo dobre. Na początek, jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do soków, zacznijcie sobie od takich troszeczkę lżejszych. Ja myślę, że będę wyciskała później takie bardziej hardkorowe, z większą ilością zielonych liści. W najbliższym czasie planuję pokrzywę swoją ekologiczną wyciskać, więc też Wam to na pewno pokażę. Tak więc zostańcie przy odbiornikach, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, żebyście niczego nie przegapili. Do zobaczenia, cześć!